Siemasz, Julia. Siemasz, Denis. Dzień dobry, Julia. Przejść, Dzięk TV, reklama, konferencja High League'u już druga, ze mną Denis Labryga, witaj. Siemako widzowie, siemako Jula, cześć, witam serdecznie jeszcze raz. Denis, przyszedłeś ostatni po konferencji, co tam się wydarzyło w takim razie, po, że tak długo na ciebie czekaliśmy? Nie, wysono, dymów żadnych nie było, aczkolwiek prawie, już byłem zagotowany ze względu na to, że Konrad chciał mi uświadomić, że mnie po prostu nie słychać na tym panelu, jak ja do niego mówię, ja się zapytałem kolegów z boku, a on po prostu chciał mnie wyprowadzić, że tak powiem, z równowagi, żebym nie chciał mu powiedzieć to, co myślę. No to Konradku dzisiaj ta techniczka nie udała, wariacie, ale szanuję chłopaka, słuchaj, i no co chciałem mu powiedzieć, co na ten temat myślę, żeby sobie uświadomił, że czeka go duża przeprawa, no, czy duża przeprawa, jego zapasy w ogóle mi nie będą zagrażały, jestem przygotowany na wybrony, na wszelkie wybrony, zobaczcie, jak jestem, kurwa, za przeproszeniem, ale przyciesz to, nie? Tą cenzurę, musisz przeprowadzić, są emocje, słuchajcie, są emocje i jestem na maksa zmobilizowany do niego, no, i chciałbym, żeby on też taki był, żebyśmy dali, kurde, tą walkę, nie? O to chodzi. No wszyscy myślę, że na to czekają, ale co do samej konferencji, to było bardzo spokojnie. Ty myślę, że bardziej się uśmiałeś, siedząc obok Ludwiczka. Tak, no tak, tak, jeśli chodzi o tych dwóch wariatów, jeśli chodzi o Darolwa i Ludwiczka. Fajnie Ludwiczek w ogóle jego postawa, bo postawił się, nie, Darowi, gdzie jak rozmawiałem z Ludwiczkiem, no to on tam niedługo trenuje, bo on tam troszeczkę trenuje, popatrzę, na było 8 razy od początku roku chyba na treningach i super, że wychodzi bez ochraniaczy na piszczeli, bez kasków do oktagonu i będzie się napierdzielał z chłopem naprawdę, który ma warunki, no to się szanuje. Denis, ale ty trenujesz nie od dziś i mało tego, ostatnio mogliśmy zobaczyć, chyba wczoraj wyszedł odcinek, gdzie też przetestowałeś się w roli ochroniarza i porywacza. Tak. Myśmy mieli właśnie tutaj z szefową, tak, którą nie mogę zdradzać do tej pory, którą szefową ze względu na to, że no... Może pójść to w inne po prostu strony. Nie, żartuję, słuchajcie. Żeśmy fajnie. Są takie spekulacje ze strony, że to, właśnie. Że mnie policja wzywa na komendę i do przesłuchania. Nie, słuchaj, to wszystko było fajnie zareżyserowane. I co? No ale, zareżyserowane było. W sumie to było, bo ja byłem o tym świadomy, ale to ja nie byłem świadomy tego do końca, że to ja będę wkręcony. Dokładnie. To było. To było super w ogóle, wiesz, i byłem w szoku, no. Do dziś jestem w szoku w ogóle, że dałem się nabrać, kurza stopa. Ale czy to prawda, że ty w ogóle nigdy w życiu nie oglądałeś żadnego pranka, czy to na YouTubie, czy może, wiesz, gdzieś na jakiś tam TikToku ci się nie przywinął? Wiesz co, ja, jak wy, żeście siedzieli w YouTubie, to ja, kochana, to ja skakałem po drzewach i robiłem swoje na ulicy, wiesz. Tam zdobyłem doświadczenie, to była szkoła życia i słuchaj, no... Tak to wygląda po prostu, tak, ale no nie powiem, że tam nie oglądałem, chociaż nie wiedziałem, na czym to dokładnie polega, tak przewijałem po prostu filmiki po jednym na drugim, jak miałem chwilę wolnego czasu i tyle, a tak to nie zagłębiałem się w tym, nie? Podkreśliłeś to na ulicy. Na ulicy od razu mi się kojarzy z Bad Boyem, czyli z drugim Denisem. Czy ty bardziej porównałbyś siebie do właśnie takiego, jakbyś miał sobie nadać ksywkę, to była ty bardziej Bad Boy, czy taki bardziej Good Boy? Właśnie słyszałem, że mam taką ksywkę. Nie, jak najbardziej Good Boy. Ze względu na to, że no, ja miałem za uszami i miałem za uszami to bardzo sporo. Wyszedłem, że tak powiem, z tego, a nie z to ze mnie, wiesz. I to tak można ująć. Po prostu, no co? Odnajduję się w sporcie, sport mnie uratował, że tak powiem. Bo miałem ciężką przeszłość, miałem naprawdę i dzieciństwo, i to, tamto, no by to opowiadać. Sporo po prostu przeżyć w życiu i to się na tą chwilę odkłada. A co? Ale wiesz, sport mnie uratował. A myślisz, że na konferencji między tobą a Denisem byłoby widoczne to właśnie przeciwieństwo waszych charakterów? Wiesz co? Na pewno troszeczkę tak. Bo na pewno troszeczkę tak, no bo ja jestem tym good boyem, on tym jest bad boyem i tym się różnimy na pewno. No, jesteśmy z tego samego środowiska, tego nie można ukryć, chociaż nie chodzi mi o środowisko kibicowskie, bo ja nie jestem kibicem, tylko po prostu podwórko, że tak powiem. No, wychowywaliśmy się na pewno w tych samych klimatach. I co? I no ale ja... No ja po prostu poszedłem inną drogą i może przez ten sport tak nabrałem w tym wszystkim pokory i szacunku do otoczenia, że po prostu no tak.
Denis, trochę ci followersów ostatnio przybyło. Jestem ciekawa, czy część z nich to są fanki Lexi, a jeśli tak, to ile osób dziennie do ciebie pisze z wiadomościami, z shipem między tobą a Lexi? Wiesz co, normalnie, to naturalnie przychodzi. Nie mam tam jakiegoś strzału, jakiegoś tam nie wiadomo jakiego. Przychodzą ci obserwujący, że tak powiem. A jest ten ship, czujesz to napięcie, że tak powiem, ze strony właśnie widzów, że tu były jakieś instastory z Lexi, tu coś, są jakieś takie małe dochodzenia, a wcześniej też wiemy, że Denis kilkukrotnie komentował, że czuje się przy Lexi skrępowany. Na pewno fani Lexi też obserwują mnie, za to jaką jestem osobą po prostu i wpada mi tak, że tak powiem, w oko. No. I co? I nawet teraz na gali, no, podchodzą do mnie dzieciaczki, po prostu robią sobie ze mną zdjęcia, no to na pewno nie są moi fani, odkąd stoczyłem walki w Wotorę, tylko to są fani od tych osobowości po prostu, czy to Lexi, czy inne znane osoby, no dlatego mówię, no, to wszystko przychodzi fajnie naturalnie i tak to jest. Denis Labryga, zawodnik Wotorę. Na tej gali mamy też zawodnika z Grondy, czyli Don Diego. Ostatnio rozmawiałam też z Balboą. Gdybyś miał wybierać, który z tych panów były dla ciebie cięższym wyzwaniem? Obydwoje zgodzili się na walkę. Na pewno jeden i drugi jest ciężkim wyzwaniem. No, tutaj nie ma co przebierać, ale na pewno chciałbym się z nimi dwoma spotkać. No ale to już formuła MMA, nie? Żeby każdy miał równe szanse po prostu. Czyli nie wiesz, który z nich, jakbyś miał strzelać, oni teraz będą walczyć w czerwcu, który z nich ma większe szanse na wygraną na Grondzie? Stawiam na Balboę. Na Balboę? Tak. Denis, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że taki spokój zachowasz również do walki, ponieważ nie widzę po tobie totalnie stresu, a myślałam, że te konferencje jakoś jednak wpłyną na te przygotowania do walki. Jest to na pewno jakieś uciążenie, no ale stawiam sprawę jasno, skupiam się na tym, żeby zrealizować mój plan już w sobotę. No i tak to wygląda, no co mam się stresować, słuchaj, wychodzę, robię robotę. Oktagon mnie w ogóle nie stresuje, bardziej mnie stresują z tą rozmową, czy też obycie z kamerami. Ja tam się odnajduję, słuchaj, jak na placu zabaw za dzieciaka, także no. I pranki to w ogóle, no masakra, tak mnie wkręcili, że no to dziś. Ale w tej początkowej fazie, jak zobaczyłem tego policjanta w ogóle jak biegnie, to kurde, nie chciałem go... Słuchaj, nie chciałem, nie, w ogóle go nie znałem, wiesz, ja tak patrzę, ktoś mi otwiera drzwi, w ogóle słyszałem, że ktoś biegnie, widz jakiś je i tak sobie myślę, kurde, wkręcamy siostrę Tinę, bo taki mieliśmy zamiar, a to się okazało, że to ja jestem wkręcany i wkręcamy wkręcamy ją, a tu biegnie jakiś chłop i mówię, no kurwa, już jestem w aucie, już wrzucam tylny bieg. Ale no nie wiem, czy to było warte tego, żeby potrącić policjanta, bo za to bym już wyrok dostał. Za Tinę bym wyroku nie dostał, bo oczywiście jak i ona tego nie wiedziała niby, a suma summarum widziała, nie? No tak, spisać bym się dał, nie? Chociaż nie, no zobaczyłem jego kamerę tutaj w kieszeni i mówię, a żeś pan sprytny, nie? Kurde, dał czadu, nie? Dziękuję tobie bardzo. Dzięki, hej.